Już wszystko zabraliśmy. On nigdzie nie jedzie do autobusu. Proszę Państwa, było planowane dla młodzieży, ale wszyscy się czujemy młodo. Sama młodzież. Sama młodzież, dzieci, młodzież. Proszę Państwa, ja się cały czas mówię. Czuję, jak Pani widzi, mi jeszcze włosy nie urosły. Będzie wszystko w porządku. Proszę Państwa, no głównym takim tematem mamy bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w czasie jazdy autobusem, no powiedziałbym tramwajem, ale przedstawiciele Małopolskiego Zakładu Autobusowych jestem, więc będę mówił o autobusach. I korzystamy z autobusów, często nie zdajemy sobie sprawy na czekające nas niebezpieczeństwa. Zaczynamy od tego, zaczynamy od podjazdu autobusu na przystanek. Państwo często zauważyli linie wymalowane przed, na przystankach. Ludzie często mylą pojęcie tej linii z przystankiem, że jest to linia jakaś wyznaczająca przystanek i miejsce zatrzymania się autobusu. Nie, proszę Państwa, jest to linia przeznaczona, ja to nazywam linią bezpieczeństwa pomiędzy autobusem a pasażerem. Dlatego zwracam się zawsze do prośbą do osób słuchających mnie, aby nie przekraczali tej linii. Macie Państwo przykłady w metrze potrącenia, wpadnięcia przez pociąg. Właśnie osoby wchodzą poza tę linię. Linia nie musi być namalowana, linia może być ułożona z tych kafli z wybrzuszeniem. W miejscu, proszę Państwa, nie grozi, nie tylko grozi potrącenie przez pojazd, przez zjeżdżający autobus, ale jak wiecie Państwo, widzicie, mamy autobusy niskopodwoziowe, nisko są umieszczone lusterka. Bardzo często dochodzi do uderzenia lusterkiem. To już jest gorsza sytuacja. No, głowę mamy jedną, bardzo wrażliwą. Dlatego po raz kolejny zwracam uwagę. Proszę zawsze mieć na uwadze, że ten autobus może niechcący uderzyć. Lepiej stać te parę kroków z tyłu. Proszę Państwa, spotkaliście się Państwo jako pasażerowie z hamowaniem autobusu. Nagłym hamowaniem Państwa, to mówię, nie interesuje, dlaczego on hamuje. Państwa interesuje bezpieczny dojazd do domu. Ale żebyśmy mogli bezpiecznie dojechać, zwracam uwagę na to, że już po wejściu do autobusu, gdy przechodzimy pomiędzy fotelami, proszę Państwa bardzo o to, aby się trzymać poręczy. Naprawdę mamy cały ciąg autobusu, jest wyposażony we wszelkiego rodzaju poręcze. Możemy przechodząc w trakcie jazdy trzymać się tych poręczy. Nie będziemy zaskoczeni jakimś hamowaniem. To samo tyczy jazdy. W trakcie jazdy autobusem też jesteśmy rozkojarzeni, ale miejmy na uwadze to, że w każdej chwili możemy spać. Gdybyśmy, no nie mamy możliwości w tej chwili Państwu zademonstrować. Ostatnio mieliśmy w sobotę wypadek. Kamery pokazują pasażera, kamery umieszczone wewnątrz autobusu, pasażera, który się nie trzymał. Pomimo tego, że siedział na podwójnym fotelu, spadł, przetoczył się, był bardzo zdziwiony, gdzie w ogóle jest. To to rzecz błahy, ale jednak istotne. W mojej pracy w nadzorze ruchu powiedział, nie ma tygodnia, nie ma raczej nawet dnia, żebyśmy nie wyjeżdżali na miasto do jakichś przewróceń w autobusie. Państwo jako pasażerowie często będą mieli pretensje do kierującego autobusem. Kierującego czy kierującego, bo jeździł nas 80. Państwo chcieliby bezpiecznie dojechać. Państwo chcieliby płynnie, żeby ten autobus dojechał. No często zdarza się tak, że nie ma kierujący na to wpływu. Proszę Państwa, stoję w miejscu, które nazywam strefą bardzo niebezpieczną. Często młodzi ludzie, to widzimy, pomimo tego, że jest dużo miejsca w autobusie, bardzo lubią stać oparci o drzwi. Proszę Państwa, jest to tylko technika, są to tylko urządzenia.
te drzwi mogą same się otworzyć. Ale ja widzę. Autobus jest wyposażony w system zapobiegający otwarciu drzwi. W przypadku jego otwarcia, otwarcia tych drzwi, autobus powinien zahamować. Nie zawsze się to zdarza. Dlatego jeżeli naprawdę nie musimy stać, często dochodzi, słyszą Państwo opinię taką, że ktoś został przycięty drzwiami. Naprawdę są sporadyczne, bym powiedział, że to wypadki, nie przypadki, bo taki autobus ma system zabezpieczający przed przycięciem. Nie wiem, czy pan kierowca jest, nie ma akurat pana kierowcy. Jest? Poprosimy już teraz. Słuchaj, zrobię takie przycięcie drzwiami mojej osoby, dobrze? Dobrze. No a potem będzie raport. Proszę zobaczyć, że te drzwi otworzą się same. Rękę mi przytłumią i one się powinny otworzyć. Uwaga, uwaga, podamy kamerę. Powtórzyć możemy jeszcze raz. Proszę zobaczyć, kto jest bagażami. Naprawdę. To, że ktoś kogoś przyciął, możemy włożyć się raczej między bajki. Starym może się to zdarzyć. Co mogę jeszcze Państwu takiego na szybko w miarę przydatnego bardzo przekazałem. Gdyby to była młodzież, to ja zawsze do młodzieży apeluję o ustępowanie miejsca osobom starszym. Odbywa się to, Państwo widzicie, odbywa się to w ten sposób, że wsiada osoba starsza, nie ma miejsca. Druga osoba może być jeszcze bardziej starsza, a zarówno jak ta młoda i ta starsza, odbywa się wyścig. Kto pierwszy do miejsca się zaczyna? Młody zawsze wygra. Starszy zawsze szuka tego miejsca. Dlatego, żeby nie załamać stosunków takich międzyludzkich. Niech już ta starsza pani z tym wózeczkiem, z bazarku wracająca, niech ona sobie usiądzie. No tak, niestety, a te otwieranie drzwi po prostu tutaj też tyczy tych osób z wózkami. Proszę Państwa, mamy przy autobusie jeszcze przyciski. Jak Państwo widzą, są to z reguły przyciski wykorzystywane do sygnalizowania chęci wyjścia na przystanku na żądanie. Wielką prośbę mam do Państwa, jeżeli już mówię o przystanku na żądanie. My stoimy na przystanku, na zewnątrz, chcemy zatrzymać ten pojazd. Bardzo Państwa proszę o naprawdę widoczne sygnalizowanie tego. Często odbywa się to w ten sposób. Tak. Pamiętam, gdy jeździłem, to ja się takiej osoby pytałem, czy chciała po prostu muchę odgonić, czy coś. Zabawmy się w autostopowicza, zatrzymajmy ten pojazd. Kierowca, on obserwuje lusterka. Lusterek troszeczkę ma do obserwacji. On obserwuje drogę przed sobą. Musi widzieć wyraźny sygnał, że Państwo chcą wejść do tego autostopowicza. Unikniemy sytuacji konfliktowych, że kierowca się nie zatrzyma. Proste, tak. Oczywiste, ale doprowadzają czasami do niezdrowej sytuacji. Proszę Państwa, gdybykolwiek, kiedykolwiek coś się działo w autobusie, Państwo jechali, bardzo proszę zwrócić się do kierowcy. Kierowcy mają łączność bezpośrednią z centralą ruchu. My z kolei mamy bezpośrednie połączenia ze służbami ratunkowymi. I czasami zamiast szukać telefonu, doszukiwać się telefonu, kierowca powiadamia i wszystkie służby są wzywane. Otóż jeszcze mógłbym Państwu taki szybki przekazać sens. No chyba tak nie ma. Nie ma. Szkoda, że nie ma pytań. Cóż, jaka jest recepta na grzecznego kierowcę? Proszę pana, powiedziałbym tak samo, jest taka sama to recepta, jak i na grzecznego polityka. Proszę pana, są to, u nas pracuje
około 3,5 tysięcy kierowców. W każdym stadzie znajdziemy czarnoskórych. Słyszałem, że jakieś kursy psychologiczne są, odbywają się z kierowcami. Normalnie kierowcy są, mają okresowe szkolenia, no ale to wie pan, no jeżeli ktoś wyniósł z domu jakieś wychowanie, żaden kurs mógł, no to nie warto to eliminować. Próbana był kiedyś jeśli na świecie na taki, który... Się okaże, że on się nie nadaje. Próbana, kierowcy przechodzą badania psychotechniczne. Tam też są badania psychologiczne. Gwarantuję panu, że w mojej ocenie około 40% kierujących w tej chwili pojazdami prywatnymi nie przeszłoby tych badań. Są naprawdę badania bardzo wymagające. Próbana, samych pytań takich psychologicznych jest około 60. Na tym etapie już są ludzie eliminowani, ale tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś coś z domu wyniósł, no nie jesteśmy w stanie tego już zmienić. No ale na kursie jesteście w stanie to wyjaśnić. Tak, ale my nie szkolimy kierowców. Szkoli ośrodek szkolenia, swego czasu był ośrodek szkolenia kierowców, nasz zakładowy. W tej chwili generalnie nabór kierowców, jeżeli jest, są to firmy zewnętrzne. Przychodzą kierowcy szkoleni przez jakieś ligi ochrony kraju, prawda, jakieś związki motorowe i tym podobne. Przychodzą kierowcy z innych firm. Mało tego, jeżeli już pan poruszył taki temat, przypomniało mi się, proszę państwa, nasza firma jest, czyli Miejskie Zakłady Autobusowe, jest identyfikowana z całą komunikacją miejską. Proszę państwa, komunikację miejską obsługuje 5 firm. Nagrody zbiera 5 firm. Złą opinię zbiera tylko nasza firma, bo jesteśmy identyfikowani z dawnymi miejskimi zakładami komunikacyjnymi. I wszyscy do tej pory jeszcze mówią MZK. To MZK. Nie, proszę państwa, jeździ firma Mobilis, jeździ firma ITS Michalczewski, jeździ PKS z Grodziska i jeszcze jakiś transport czy coś takiego. Więc dlatego, jeżeli powstaje sytuacja jakaś konfliktowa, aby znaleźć sobie firmę, proszę państwa, proszę spojrzeć na numer taborowy, czyli tak zwany ten nasz boczny. Nasza firma ma sam numer. Firmy obce numer mają poprzedzony literką A. No i cóż. Albo trzecie. Co tam będą otwierać? Cóż, jeżeli nie ma pytań, proszę państwa. Dobra, jeszcze chyba coś mi tam koleżanka uciekła. No jeżeli jeszcze nie ma pytań, na pewno proszę śmiało się pytać, proszę państwa. Jeżeli państwo jeździ, tak jak tu widzę państwo z małym dzieckiem, proszę państwa, gdyby się założyło coś takiego, że państwo wsiądą do autobusu, dziecko zostanie. Naprawdę. To niemożliwe, ale zakładamy, że są ludzie, którzy... Panią, musimy wszystko zakładać, wszystkie sytuacje. Może i to, proszę, przyjąć zasadę i umówić się z dzieckiem, że dziecko nie rozpacza, państwo nie biegną z powrotem na ten przystanek. Tylko państwo czekają na przystanku, na następny pojazd, który przyjedzie z dzieckiem już. Tak się proszę umówić z dzieckiem. Gdyby dziecko coś się zdarzyło, bo okres wakacyjny co prawda minął, ale dzieci mają wspaniałe pomysły, bo trzeba się będzie przejechać autobusem, tramwajem, zobaczyć jak miasto wygląda. Ktoś z mamą, z tatą był w parku Auschwitz-Łazienkowskim, do koleżance chłopak powie, chodź pojedziemy, bo ja wiem gdzie to jest. Ale później nie może trafić do domu. Zapraszam wtedy do pana kierowcy, nigdzie dziecko wie o tym, że przyjdzie do kierowcy, określi problem, że nie może trafić do domu, powiadomimy służby, nie ma problemu. Nie ma problemów, po co się błąkać po świecie i rozpaczać. Dla dzieci jeszcze mówię taką historię, jeżeli chcecie poznać autobus, czy tam tramwaj, proszę na krańcu, gdzie dużo stoi autobusów, sobota, niedziela, dłuższe postoje są. No nie mówię, że wszyscy kierowcy, ale znajdą się kierowcy, którzy bardzo, bardzo chętnie wytłumaczą zasady działania, pokażą kabinkę kierowcy, dadzą posiedzieć za kierownicą, a nawet czasami pobawić się klawiszami. Zdarzały się przypadki, że nawet i wsadzali za kierownicą i ruszali z młodzieżą.
Nie wolno im tego robić, ale tak jak mówię, to jest zbiorowisko. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Tak. Bardzo bym prosiła Państwa, jak będziecie wychodzić, żebyście wychodzili tym wejściem tutaj. Zapraszam Państwa. Musicie się usunąć. Poczekajcie, może ja się...